Cześć, jestem Atreo i witam was w kolejnym odcinku z Farminga 17. W dzisiejszym odcinku spróbujemy zrobić trochę siana może. Tak, no sobie tylko posprzątam tutaj. Świetnie sprząta, naprawdę. Tak, spróbujemy trochę siana tutaj zrobić i tam rzucić, żeby tam jakoś tam karmę miały lepsze krówki. Tak, bardzo ładnie. Dobrze, że tyłem też zbiera. Super nowoczesna technologia. Możemy też przyspieszyć czas. Z uwagi na fakt, że nic na razie nie będę zasiewał. Spróbuję przetrwać te parę dni. O, już. Już naświniły. Kurde! No co posprzątałem. Dobra, żeby nam było sianko rosło, to nam potrzebny jest przetrząsacz. No i trawa ścięta, także bierzemy naszą super kosiarę. Zobaczymy w ogóle, czy to będzie tak działać. Lecimy tam pokocić nasze piękne poletko. I zobaczymy, jak się będzie sprawował przetrząsacz. Nawet nie wiem, ile razy trzeba przetrząsnąć, żeby załapało. Przyjadę? O, nie przyjadę. Oczywiście. Także lecimy. Mówię, nie wiem, ile razy trzeba tą trawę przetrząsnąć, żeby tam się pojawiło sianko. Podobrusik, lel. Ale lecimy. Gdzie? Tu ludzie jadą. Masz, widzisz, łeło było włączone. Ktoś nie widział pewnie. Dobra. Tak, lecimy po sianko. Przetrząsa co mamy tutaj blisko, na sklepowej tej... sklepowym podjeździe. Gdzie? Jadę, łeło mam przecież. Kurde, nie widzi łeła. No i jesteśmy. Teraz spróbuję tutaj coś podziałać. Próbuję coś podziałać. W ogóle zaczynam chyba ze złej strony, będę sobie wyjeżdżał. A, mistrzu! No, no, no. Powinienem w drugą stronę jechać, tak poza tym. Żeby sobie nie rozjeżdżać trawy. Także tutaj zetniemy trochę betonu. Perfekcyjnie. I przy drzewkach proszę mi to opuścić. No. I jedziemy. Jak kiedyś się dorobię, to się kiedyś kupi taką większą kosiarkę. Też będzie dobrze. No i zostało 12 tysięcy. Tak sobie jeździmy dookoła. Poza polem mamy tutaj trochę przy polu trawę. Też fajnie, on mi pisze. Przemysław mi pisze GTA o 18. Która jest godzina? W pół do. No dobrze, to mu odpiszę na telefonie chyba zaraz. Odpisałem. A z daleko pojechałem. No dobra, ja tutaj nie chciałem kosić akurat. Leśmy dalej. Trochę nie w tą stronę, ale dobra. Trochę bardziej w prawo, elegancko. Ale bym trochę szybciej wolał. Na przykład tak. Perfetto. Proszę tutaj jechać, dobrze. Skosimy sobie tutaj elegancko. Dzisiaj będziemy sobie kosić trawę. Na razie się wyrobię w jeden dzień, tak powiem. Żeby mi nie zjadło, wiecie, 12 tysięcy.
tutaj tylko zostawiłem. Dobra, już. Trzeba trochę ogarnąć tutaj rozstaw. A, tutaj zakończę pracę, także zaraz się tam przeniesiemy. Ciekawe, który jegomość. Ten. O, już całe, dobrze. 96%. Kość tu. I teraz białą waltę poproszę. Przyczepko. Lecimy tam zrzucić. Ładunek. Już lecimy, już na pełni, kurde, szybki jest. Także. Widzę się, oj, piąta rano już jest, kurde. Już jest piąta rano. Ja sobie zwolnię jednak czas trochę. 30 będzie polecimy. Żeby mi zaraz, wiecie, nie siekło, żeby mi się nie obudził, że znowu północ będzie i mi sieknie zaraz nową jakąś tą. A ten już kończy we mgle, fajnie wygląda, kurde. Dawaj, kosimy dalej. What? I lecimy, przeciwmgielne proszę włączyć i lecimy dalej. Jak widzicie, trawy mamy sporo. Nie tylko na polu, ale też obok pola, także to są fajne propsy. W miarę płasko jest. Dobrze jadę, dobra. I tu jest skoszone, elegancko. Cieśni milordzie. To czas kosić dzisiaj wszystko. Czas na grill. Dawaj. Niedługo chyba będziemy musieli jeździć tylko w górę i w dół, w sensie nie po bokach już, nie tak na boki. Teraz już zaczynam nie łamać. Czy wjeżdżam już na pole? Pojechałem na pole, tak. Nie wiem, nie widzę zarosło, wiecie. Tak, tak zrobimy. Tutaj objedziemy, wjedziemy z tamtej strony. To będzie najwygodniej. O, ktoś zakończył pracę. Chyba pan od tej. O, pługacz tam głębosza, znaczy się. Dobra, pasek skończony, stój. A, podejść jeszcze, dobrze. Znaczy się po głębosza. Trzecie pole zrobione. Elegancko, powiem wam, elegancko. Tak, lecimy nasz pole 16, zobaczymy jak sobie tam poradzi. Pewnie trzeba będzie mu pomóc i tam trochę poprzestawiać go. Żeby ten trójkąt tam już ściął. Jedziesz? Ojojoj. Jedziesz. Chyba. Jechał, dobra. Po skosie jechał. Patrzyłem co kot robił, bo coś tam szeleści z opresami. Chyba gryzie dywan, dobra. Ja nie wnikam. Niech se gryzie dywan. I rób tutaj, panie kolego. Dobra. Dawaj, lecimy dalej, panie majster.
Odpalaj się. Jakbyście słyszeli jakieś takie warczenie, syczenie, to się koty biją. Tak. Jedziesz. Dobra. Oj. Poprawi się, dobra, jedziemy sobie tak. Poprawi się. Jak mówiłem, to ja się nie łamię już. Jeszcze z taką prędkością. No i znowu mi skręcił. Kurde, szkoda trawy. Proszę nie skręcać. Elegancko, równo kosimy. Potem trzeba się zgrabić. Tam przytrząsnąć i zabrać potem. Także ciśniemy. Teraz tutaj, tam gdzie tam minęliśmy kawałek. I wioko boi. Dobra. To też tutaj, też trochę widzę, wyrosło. Dobrze. Jedziemy sobie kawałek. Oj, zaraz pole obrobione, patrzcie. Szybko idzie. Jeszcze jak będziemy mieli tą większą tą, to okaże się, że to pole będzie za małe. Nie. O tak. No, ciśniemy. 8 już jest, czyli 3 godzinki minęło, szybko. Dobra. I ostatni przejazd. Wiecie, co ja sobie zrobię tutaj? Postawię sobie tutaj wiatę. Kiedyś tam. Gdzieś tutaj może w rogu postawię sobie wiatę. Będę sobie tutaj trzymał kosiarkę. No czemu nie? Po co to wozić co chwilę? Weźmy teraz poprzytrząsacz. No właśnie, chciałem coś zawsze sprawdzić. Czekajcie, patrzcie na to. Trafmy co na tego pola. 234, 57. 2, 3, 4, 5, 7. Jak zrobię tak? A jestem chamski, co? Było 2, 3, 4, 5, 7. To ciekaw, czy jak tutaj objadę te pola i poniszczę, a jestem perfidny, to czy na przykład cena spadnie? Jestem bardzo ciekaw. 2, 3, 4, 5, 7. Coś takiego było? Tak, hop tu. Nie spada. Dobra. Takie niecne plany miałem. Także bierzemy przetrząsacz. Zobaczymy, jak to cudo działa. Zaczniemy sobie tutaj. No, szerokie, ładnie. Jedziemy sobie w tą stronę, jak już tutaj jesteśmy. Teraz tak, opuść. I pewnie włącz. Czy to już jest sianko? Teraz weźmiemy przyczepę i sprawdzimy. Uwaga na znak. Aha, spoko. Fajną szerokość mamy, dobrze. Teraz sprawdzę, czy to jest już sianko. Jestem ciekaw w sumie. Nie używałem tego wcześniej, ani w 15, ani w 17. Zawsze bardziej wolałem się zajmować polami niż zwierzątkami. Jakoś tak.
I ta zgrabiarka też by się przydała, tak wam powiem, bo mamy dużo tych pasków teraz tutaj, nie? Ale nie stać mi na zgrabiarkę już. Bardzo na tym ubolewa, żeby nie stać na zgrabiarkę, bo by się przydała, byśmy sobie oszczędzili kilkunastu przejazdów. A na to by potrzebne byłaby też, żeby było jeszcze szybciej. To byłaby potrzebna jakaś, tak, siarka naprzód. Jedziesz! Kurde. Dobrze, ciśniemy, tak jest. Można zwolnić. I zobaczymy potem, czy to już jest sianko. O, bo jestem ciekawy, ja nigdy tego nie używałem. Koty dalej próbują się pogryźć. Dzień jak każdy inny. Typowy dzień posiadacza dwóch kotów to są kocie walki, powiem wam. Kto ma dwa koty, to pewnie wie, o czym mówię. Kocie walki. Dobra, tam widzę, mam maksymalną szerokość, już trochę mi tak nie bardzo to sięga. Także obrócę jeszcze raz w prawo zaraz. Muszę to przetrząsnąć raz na zawsze i na dobre, kek. Ciś i polecimy zaraz po przyczepkę, są zbierającą i sprawię, czy to już jest sianko. Dobra. Składamy. Rozstawiamy tam kosiarki, mówię, to sobie kiedyś postawię jakąś wiatę, może tu między drzewami nawet. Tak, żeby w ulicę było łatwo wjechać. A to w tę stronę, o. Lecimy teraz po przyczepkę. Odrosło? Patrzcie, odrosło. Nie wiem, czy to z czasem zarasta po prostu? To mi powie. Już tu wyjeździłem sporo. Zaraz zobaczymy. Jak z czasem zarasta, no to spoko, nie ma problemu. Co się będę, kurde? Nie, że nie po prawdziwości, ale walić. Oła! Dobra, testujemy teraz. Okej, zapełnimy bielin ziarne, wskoczmy tutaj. Jak tam? O, ładnie ci nie, ładnie ci nie. Dobra, teraz muszę z tym wyjechać waflem. Tak zrobimy. Tak zrobimy, mam crop destruction. Oła. Okej, tu mi sypie, tu mi sypie, tu mi robi. Zrobił tam? Stój! Aż sobie przebiegnę. Bo jak tutaj zrobił, tutaj to nie mógł kultywatorem tutaj zakultywatorować. Ty patrz, zrobił. Eleganczko, ty panie. Dobre to jest. Dobre to jest, daj przyczepkę. Wszystko cacy. Za chwilę przeskoczymy z powrotem na wafla z przyczepką. Dobra. Także ciśnie, zobaczymy co to jest.
Albo oczywiście przerzucimy się na kumbań z powrotem. No właśnie. Wracamy. Halo, coś się zaczepiło? Nie wiem. Gnij, Batmanie! Nie wiem, czy powiedziałem Batmanie. Dobra, pewnie zaraz skończy ten życie. O, ten też tu ładnie pnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Hop, 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 hop. I co, zbieramy? Co to jest? To jest już sianko. Chyba to już jest sianko. Chyba to już jest sianko, tak mi się wydaje. Oczywiście tutaj nie ma, jest tylko trawa, ale to musi być siano. Tak, to jest siano, zbieramy siano, kurde. Co to może być innego, nie? Jak mówię, trzeba jeszcze zgrabiarki, żeby to podgrzać jakieś takie sensowniejsze kubki. Widzicie, jest rozpierdzielone wszystko równo. Także 3 lata minął, zanim to sobie pozbieram. Zakończył pracę, tak myślałem, że właśnie skończył pracę. Właśnie, tu jest jakaś kubka gdzieś. Ciśnij tam, kurwa, bolek. Elegancko zbieramy. Proszę was państwa, jedź. Będzie dla krówek. I dla owieczek, jak się kiedyś kupi, to się będzie tam przewozić ewentualnie. Tu zbieraj w prawej, dobrze. Ekspresowe zbieranie sianka. O panie, szalony. Szalony. I tu. Takie rozbubłane to wszystko jest, nie? Rozrzucone na szerokość tak tylko się da. O, takie zostawione. A co zgarnę to? O! Pięknie. Tu też rozgarniemy. Zaraz, obrócimy zaraz, drugi raz. Dobrze, proszę zbierać. Niestety zaraz będę musiał się cofnąć na farmę, tam przy krówkach to wysypać, to będę musiał sobie poprzestawiać to wszystko po rogu. Te baniaki z wodą i wszystko inne wystawić na dwór. Znaczy na dwór. Pod słoneczko. Tak. Nie wiem, się tam zmieściło wszystko. I nie pomieszało. No, także elegancko. Mamy tutaj poletko, możemy sobie mieć trawkę w ciul, sianka w ciul. Tam wieży mi skończył, a tu się tam pozbieram tą. Kiedy indziej się pozbieram już. Już, dobra, to lecimy. Wytniemy jeszcze bardziej tą drogę, jak się da. Nie no, w ogóle nie zaczepiam, nie w ogóle. Dobrze, że tak rośnie. Spoko. Także mamy 21300 litrów sianka. Ja to jest sianko. Powinno być sianko. Tak mi się wydaje. Czy to może być coś innego niż trawa jednakowóż? Dlatego też, moi drodzy. Tu muszę wszystko wyciąg stąd. Nie wiem, gdzie to sobie wyciągnę. Ale muszę. Znaczy, tura mogę akurat wozić ze sobą, nie? To nie ma problemu. Ale przynajmniej wyciąłem sobie tą stąd tą kosiarkę. To mi się tutaj nie bardzo przyda. Odłącz mi tą. Także to mogę, to mogę tu. Tu, dobrze. I zróbmy teraz mały teścik. To jest trawa, tak? Tak. Sprawdzone. Tak wygląda trawa, dobrze.
Tak, wybieramy to. Zajeżdżamy, wysypujemy. Tu proszę wysypać. Bardzo ładnie, ale tego cię dużo. No! I tak zrobię ze 3 razy pewnie jeszcze. Ale cóż, to było tyle w tym odcinku, tak? Czas nagli, muszę lecieć tam zaraz, bo tu w ogóle live był Przemsona. Jak to oglądacie, to pewnie już zmienił grę. Także cóż, dzięki za uwagę. Mamy tutaj sianko elegancko. Dzięki za uwagę, stawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, subskrypcję. Ten tu skończył. No cóż, a my widzimy się w kolejnym odcinku, także na razie i cześć!